Za chwilę rozpocznie się nowy dzień, niedziela, 14 listopada. Tuż po północy ponownie muzyka klubowa i Bogdan Fabiański. W naszym niedzielnym porannym programie o 6.05 magazyn Prosto z Kraju, a w nim m.in. reportaż Elżbiety Mamos o noclegowniach dla bezdomnych. O 8.30 magazyn z życia Kościoła katolickiego, a o 9.00 tradycyjnie msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Niedziela 10.00 z hakiem. Jutro w audycji Tadeusza Sznuka m.in. rozmowa ze Zdzisławem Pietrasikiem, publicystą polityki, i Jerzym Pilchem, autorem m.in. głośnej ostatnio sztuki zatytułowanej Narty Ojca Świętego, o tym, z czego śmieją się Polacy. Jedynka z Państwem przez całą dobę. W nocy deszcz i deszcz ze śniegiem w południowej części kraju, poza tym dość pogodnie, ale chłodno, od -2 stopni na Kujawach do +3 na Podkarpaciu. A w dzień deszcz na południu i wschodzie kraju, poza tym ładna pogoda, od 3 do 7 stopni. Program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, a także lokalnie na falach ultrakrótkich na platformie Nowa Cyfra Plus oraz poprzez cyfrowy Polsat. Z kraju, ze świata, wiadomości jedynki w studiu Michał Homyszyn. Tatrzańscy ratownicy podjęli 3 akcje ratunkowe. Do najpoważniejszego wypadku doszło po słowackiej stronie Tatr. Spod szczytu wysokiej, 150 metrów w dół, żlebem spadł polski turysta. Toprowcy jeszcze do niego nie dotarli i nie wiadomo, jaki jest jego stan i czy przeżył upadek. 2 grupy toprowców sprowadzają także 5 turystów, którzy w Śnieżycy zgubili się na Kozim Wierchu i na Jarząbczym. Nic im się nie stało, sami zadzwonili po pomoc. Toprowcy kolejny raz apelują do turystów o rozwagę. Przebywający w londyńskim szpitalu Jan Kulczyk zapewnił, że stawi się przed komisją śledczą do spraw PKN Orlen. Biznesmen wyraził nadzieję, że lekarze wyrażą zgodę na przesłuchanie. Jeden z najbogatszych Polaków powiedział w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, że zamierza wyjaśnić wątpliwości dotyczące wiedeńskiego spotkania z Władimirem Ałganowem i okoliczności swojej rozmowy z Romanem Giertychem w jasnogórskim klasztorze. Jan Kulczyk twierdzi, że Romanowi Giertychowi zależy na dokumentach kompromitujących prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego zdaniem to właśnie było celem wrześniowego spotkania na Jasnej Górze, podczas którego lider LPR-u miał mu grozić. Roman Giertych zapewnia, że żadnych groźb nie było. Według niego nie było także mowy o materiałach kompromitujących prezydenta. Gdybym miał takie groźby wypowiadać, to musiałbym oszaleć po prostu. 3 tygodnie temu pan Kulczyk poprzez swój sekretariat ponownie chciał się ze mną spotkać w tym samym miejscu. Widocznie ten strach nie był aż tak wielki, skoro chciał ponownie go przeżyć. Jan Kulczyk nie stawił się na przesłuchanie przed komisją 9 listopada. Wystąpił wtedy jego pełnomocnik. Komisja wezwała więc biznesmena na 30 listopada.
Głodujący od piątku w Urzędzie Gminnym w Buczkowicach na Podbeskidziu radni z Rybarzowic dzięki mediacji proboszcza postanowili zawiesić protest do poniedziałku. Na ten dzień zapowiedziana jest nadzwyczajna sesja samorządu, podczas której omawiany będzie postulat radnych z Rybarzowic odłączenia ich sołectwa i utworzenia nowej gminy. Zdaniem protestujących Rybarzowice są poszkodowane przy podziale gminnych pieniędzy. Wpłacają najwięcej, a otrzymują najmniej. Nie zgadza się z tą opinią wójt Buczkowic, który twierdzi, że w Rybarzowicach sporo się inwestuje. Wieczorem do szpitala w Bystrej trafił jeden z okupujących budynek gminy, który zasłabł i stracił przytomność. Lekarze poinformowali, że pozostał na leczeniu w szpitalu. Polki, które wraz z rodzinami wróciły z Iraku do kraju, przebywają w jednym z ośrodków czasowych na Warmii i Mazurach. Rzecznik MSWiA Jarosław Skowroński nie chciał jednak ujawnić, jaki to ośrodek, aby zapewnić Polkom spokój. Według jego informacji mają tu przebywać około tygodnia. Decyzję o wyjeździe z Iraku Polki podjęły po porwaniu kilka tygodni temu Teresy Borcz. Kobiety przyznają, że w Bagdadzie zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Czuło się presję na cudzoziemki, szczególnie po ostatnim porwaniu naszej rodaczki. Czuliśmy się bezpośrednio zagrożone, że może nas spotkać jej los. Dwa tygodnie w ogóle nie wychodziłam z domu, bo bałam się po prostu. Jak mogło być? Musiałyśmy zachować maksimum ostrożności. Nawet po zakupy trudno było wychodzić z obawy, żeby się coś po drodze nie przydarzyło. Do Polski przyleciało łącznie 11 osób, 6 kobiet, 4 dzieci i jeden mężczyzna, mąż jednej z kobiet. Nad ranem naszego czasu w nowojorskim Madison Square Garden Andrzej Gołota stoczy z Johnem Ruizem walkę, która jest dla niego ostatnią szansą powrotu na ring. Nic dziwnego więc, że pojedynek budzi ogromne poruszenie. Obaj zawodnicy pokazują pewność siebie, zaznaczają też, że walka nie będzie łatwa. Na pewno szykują się wielkie emocje. 4 walki w wadze ciężkiej, w tym 2 o Mistrzostwo Świata, w tym ta jedna dla nas najważniejsza, Andrzej Gołota kontra John Ruiz. Obaj potrafią walczyć nieczysto, a Ruiz nawet zapowiada, że będzie walczył tak, jak sytuacja będzie tego wymagać. To dopiero będzie walka. Obaj mamy ten sam styl. Trener Sam Colonna również zwraca uwagę na styl walki Ruiza. Kto będzie lepszy? Stawiał sprawę jasno. Andrzej Gołota wrócił, a wrócił, żeby wygrać. Nie zamierzamy przyjść i wypaść z gry. Chcemy dać dobry show i zmieść Johna Ruiza. W oczach Gołoty nie widać strachu, ale też nie widać i wielkiego ognia. Chyba ma świadomość, że to nie będzie bułka z masłem. No bardzo, wiesz, ciężko boksujący zawodnik, ciężki ma styl. Co tam się kryje, to że wiesz, męcz przeciwnika, siłuje się z nim. Wiesz, jest zawsze bardzo niebezpieczny. Nowy Jork, Tomasz Gorazdowski. Jest już niedziela, 14 listopada, 319 dzień roku. Księżyc w fazie między nowiem a pierwszą kwadrą. W Warszawie słońce wzejdzie o 6.55, zajdzie o 15.45. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 7 godzin i 57 minut. Z kart historii 14 listopada. W 1840 roku w Paryżu urodził się Claude Monet, malarz francuski, jeden z głównych twórców impresjonizmu, autor płótna Impresja Wschód Słońca. W 1878 roku we Lwowie urodził się Leopold Staff, poeta, dramaturg, tłumacz, autor m.in. Snów o potędze. W 1918 roku został wydany dekret Rady Regencyjnej przekazujący całkowitą władzę wojskową i cywilną Józefowi Piłsudskiemu, który 18 listopada powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego. W 1948 roku w Londynie w Pałacu Buckingham urodził się książę Walii Karol, brytyjski następca tronu. Dzisiaj imieniny Judyty, Rogera, Laury, Agaty, Wawrzyńca, Emila i Serafina. Solenizantom i jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego. Osiem minut po północy.